Moi drodzy, jeżeli interesujecie się chrześcijaństwem, interesujecie się sprawami wiary, interesujecie się duchowością, to wcześniej czy później, czy to w realu, czy to w internecie, natraficie na takich chrześcijan, czy na takich nauczycieli słowa Bożego, którzy z jednej strony sami o sobie będą mówić, że są gorliwi i są radykalni dla Chrystusa. A z drugiej strony, innym chrześcijanom, innym zborom i innym kościołom będą zarzucać brak tej gorliwości, brak ewangelicznego radykalizmu, będą zarzucać taką letniość. Będą nawet używać różnego rodzaju epitetów. Na przykład będą mówić, że inni chrześcijanie to tacy letni, tacy ciasteczkowi, tacy budyniowi, a oni tacy mocni. Tacy zdecydowani, tacy gorliwie podążający za Chrystusem. Tak, to prawda. W Apokalipsie świętego Jana czytamy, że Pan Jezus powiedział, że Bóg chce, abyśmy byli gorliwi. Bóg chce, żebyśmy byli gorący, i Bóg nie chce, żebyśmy byli letni. Tylko problem polega na tym, że zwłaszcza młodzi chrześcijanie, tacy Świeżo nawróceni, tacy, którzy właśnie pałają jeszcze taką pierwszą miłością do Chrystusa. Jak wiemy, pierwsza miłość jest bardzo burzliwa, no i oni, pałając taką pierwszą miłością do Chrystusa, podżegani właśnie poprzez takich internetowych nauczycieli Słowa Bożego, mogą pomylić ewangeliczną gorliwość, która podoba się Bogu, ze zwykłym awanturnictwem i chamstwem. I dlatego. Dla was wszystkich, ale zwłaszcza dla tych młodych, świeżo nawróconych chrześcijan, postanowiłem przygotować krótki film. Naprawdę krótki film, w którym będę starał wam się pokazać, jaka jest różnica między gorliwością, między żarliwą miłością do Boga i do innych ludzi, a zwykłym awanturnictwem, pieniactwem i chamstwem. Więc jeżeli nie chcesz wpaść, Sidła. Jeżeli w twoim sercu jest pragnienie gorliwości, ale chcesz być gorliwy naprawdę, a nie tylko z pozoru, jednym słowem, jeżeli chcesz uniknąć faryzeizmu, to serdecznie cię zapraszam do obejrzenia tego filmu do końca. Ale ten problem, tak jak powiedziałem, on nie jest nowy. On nie występuje tylko w naszych czasach. On był znany już za czasów pana Jezusa. Kiedy pan Jezus chodził po tej ziemi, już wtedy za nim chodzili różni ludzie, którzy o zgrozo zarzucali panu Jezusowi, że jest za mało radykalny, że nie przestrzega wszystkich przykazań, że traktuje sobie słowo Boże zbyt lekko, że sobie lekceważy Boże Przykazania. I jedna z takich historii jest opisana w Ewangelii według Marka, w drugim rozdziale. Od 23 do 28 wersetu, i pozwólcie, że przeczytam wam tę historię, bo jest tego warta. Ta historia jest warta przeczytania i moim zdaniem ona jest warta nauczenia się na pamięć. Od 23 wersetu padają takie słowa, a będę czytał z nowego przekładu Pisma Świętego na język polski, z tak zwanej Biblii Hosanna. I stało się, że Przechodził w Szabat przez pola obsiane zbożem, a jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Wtedy Faryzeusze mówili do niego: Spójrz, dlaczego czynią w Szabat to, czego nie wolno? A on powiedział do nich: Nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, kiedy był w potrzebie i poczuł głód, on i ci, co z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego, za czasów arcykapłana Abiatara. I zjadł chleby pokładne, których nie wolno jeść nikomu oprócz kapłanów, i dał również tym, którzy byli z nim. I powiedział do nich: Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc syn człowieczy jest panem również i szabatu. Mamy tutaj, jak na dłoni, czarno na białym, sytuację, gdzie ludzie. Doszli do wniosku, że lepiej znają Pismo Święte i są bardziej gorliwi w wypełnianiu tego Pisma Świętego niż sam Bóg. Czyli no mamy tutaj chorobę duszy, tak poważną, że trudno sobie wyobrazić bardziej poważną chorobę duszy. Bardziej, już trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś bardziej chorował duchowo, jeżeli jakiś człowiek. Doszedł do wniosku, że lepiej jest na pismo święte, jest bardziej gorliwy w przestrzeganiu przykazań Bożych niż sam Bóg, to naprawdę niżej już upaść nie można. Zresztą, Pan Jezus powiedział do prostytutek, że, 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 że prostytutki wyprzedzają faryzeuszy w drodze do Królestwa Bożego. Czyli Czyli prostytutki są w lepszym stanie duchowym niż ci ludzie, którzy tutaj zostali opisani w tym fragmencie Ewangelii według, według Marka. Oni przyszli do Pana Jezusa, i ponieważ no, zobaczyli gdzieś tam kątem oka, że on czy jego uczniowie zerwali jakiś kłos, i zjedli parę ziaren, to zarzucili im, że zrobili to, czego nie wolno robić w Szabat, bo w szabat należy odpoczywać, nie, nie wolno przygotowywać sobie posiłków, no a ponieważ oni zerwali kłos, a następnie rozgnietli ten kłos, wyłuskali ziarna no i zjedli te, te surowe ziarna, no to tak zgrzeszyli, że wymagało to upomnienia. No i wtedy Pan Jezus w odpowiedzi odwołał się do Pisma Świętego i pokazał im w Piśmie Świętym, że również zdarzyło się, że sam król Dawid uczynił raz to, czego, czego zgodnie ze słowem Bożym nie wolno było czynić. To znaczy, zjadł razem ze swoimi wojownikami tak zwane chleby pokładne, a te chleby pokładne, zgodnie z prawem rytualnym, wolno było jeść tylko kapłanom. I Pan Jezus tutaj dodaje, że stało się to, stało się to dlatego, że Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Więc widzimy, że mamy ludzi bardzo gorliwych, ludzi, którzy chcą być gorliwsi od samego Jezusa, gorliwsi od samego Pana Boga. I widzimy już, nie mamy cienia wątpliwości, że nie każda gorliwość podoba się Bogu. Mam nadzieję, że na tym etapie tego filmu i po przeczytaniu tego fragmentu, bez względu na to, czy się będziecie zgadzać z tym, co powiem za chwilę, to na tym etapie na pewno zgodzicie się z tym, że jest taki rodzaj radykalizmu, jest taki rodzaj gorliwości, która Panu Bogu się nie podoba. Innymi słowy, że jest gorliwość dobra oraz jest gorliwość zła. Jest gorliwość, która jest wynikiem działania Ducha Świętego. Jest taka gorliwość, która jest spowodowana naszą cielesnością, czyli taką naszą wrodzoną skłonnością do grzechu. I pozwólcie, że o jednej i o drugiej gorliwości opowiem Wam trochę więcej. Pierwsza gorliwość, o której będę mówił, to jest ta zła gorliwość, ta pozorna gorliwość, ta fałszywa gorliwość. Ta gorliwość ona się skupia na tym, co zewnętrzne, na tym, co widać. Powiem jeszcze takie zdanie podsumowywujące tą gorliwość, ale pozwólcie, że teraz podam Wam kilka przykładów takiej złej, fałszywej gorliwości. Gorliwość, która dotyczy tego, co zewnętrzne, na przykład stroju. Znam takie chrześcijanki, które lubią się ubierać staromodnie. Ale kiedy zobaczą u jakiejś dziewczyny, że ona się ubrała, no trochę bardziej na czasie, potrafią podejść, no i. Zarzucić jej, że, że jest wyuzdana, że, że jest daleko od Boga, że nie jest dość święta, a przynajmniej nie jest tak święta jak one. Czyli może być taka kategoria ludzi, którzy po zakupieniu starych ubrań, ubraniu się w jakieś staromodne ciuchy, dojdą do wniosku, że są lepsi od innych. Więc to jest taki pierwszy przejaw faryzaizmu jeżeli chodzi o tą kategorię stroju, no to ja na przykład spotkałem się z takimi społecznościami chrześcijańskimi, które nakazują siostrom w kościele, znaczy nakazują kobietom w kościele nosić hidżaby, nosić hidżaby. I uczynili z tych hidżabów naczelną doktrynę. To znaczy jakby popatrzeć na ich chrześcijaństwo, popatrzeć na ich orędzie, to człowiek zaczyna dochodzić do wniosku, że oni się urodzili po to, aby ogłosić światu konieczność noszenia hijabu. Hidżab to jest taka chusta, która zakrywa głowę, szyję, dekolt. Noszenie hijabu jest rozpowszechnione w krajach muzułmańskich. I tak, owszem, w Piśmie Świętym czytamy o tego rodzaju nakryciu głowy. I w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie widzimy, że no zwłaszcza w krajach semickich, ten zwyczaj był rozpowszechniony, i Pismo Święte o tym mówi. No i właśnie są takie społeczności, czy są tacy chrześcijanie, którzy ten hidżab, ten zwyczaj zasłaniania głowy, włosów dekoltu, szyi. Uczynili swoim głównym orędziem ewangelicznym. To znaczy, tak by Chrystus przyszedł na tą ziemię po to, aby założyć kobietom te hidżaby. Albo na przykład kwestia makijażu. No, na przykład, moja żona nie, nie stosuje makijażu, nie maluje się. No ale ani mnie, ani jej do głowy by nie przyszło, żeby. Żeby biegać za dziewczynami, które sobie rzęsy pomalowały, no i wyzywać je od ladacznic, od niewiernych Chrystusowi. No po prostu, no moja żona nie, nie, nie stosuje makijażu, ale do głowy by jej nie przyszło, żeby biegać za innymi kobietami, żeby je oskarżać z tego powodu, że kupiły sobie jak, jakiś tam puder, czy, czy co tam kobiety kupują. Albo kwestia ozdób. Na przykład spotkałem się z jednym takim zborem w Stanach Zjednoczonych, gdzie jacyś właśnie tacy bracia, którzy chcieli być bardziej święci od Pana Boga, uznali, że spodnie utrzymają się na jednej szelce. W związku z tym, jeżeli ktoś założy dwie szelki, to ta druga szelka jest ozdobą. A przecież pismo święte mówi, ozdabiajcie się dobrymi uczynkami. Więc ci, którzy noszą dwie szelki, zdaniem tych ludzi grzeszą, ponieważ ozdabiają się w niebiblijny sposób. Bo jedyna ozdoba, jaką chrześcijanin powinien nosić, to dobry uczynek. A zatem ci, którzy noszą dwie szelki, grzeszą, bo ozdabiają się czymś więcej niż tylko dobrymi uczynkami. No i ci ludzie, ci szaleńcy, Dokonali rozłamu w kościele, dokonali rozłamu w zborze. A więc szatan, demony, które opętały ich umysły, przekonały ich do tego, że zmuszenie innych mężczyzn do noszenia jednej szelki jest czymś ważniejszym niż trwanie zboru. Znaczy przekonanie. Ludzkości, do tego, że noszenie dwóch szelek jest grzechem, jest dla nich tak wielką misją, i jest tyle warte, że jest więcej warte niż Kościół Boży. Niż Kościół Boży. Czyli ci sataniści doszli do takiego przekonania. Rozumiecie? To może dotyczyć pokarmu, jakiejś specyficznej diety albo jakiegoś specyficznego poszczenia. Ja sam pamiętam spojrzenie jednej kobiety, która jak zobaczyła, że ja w piątek jem hot doga, to no myślałem, że mnie zabije wzrokiem, a potem umrze na zawał. Jak zobaczyła, że ja w piątek jem, jem hot doga, Bo jej się wydawało, ktoś ją tak nauczył, ona doszła do takiego wniosku, że ponieważ ona nie je hot dogów w piątek, to jest lepszą chrześcijanką ode mnie. Doszła do takiego wniosku. Albo na przykład doktryny oparte na fragmentach wyrwanych z kontekstu. No na przykład w Nowym Testamencie możemy przeczytać o tym, że chrześcijanie umywali sobie nogi nawzajem. Nie tylko chrześcijanie, generalnie ludzie wtedy umywali sobie nogi nawzajem. My dzisiaj naszym gościom podajemy herbatę, kawę, a wtedy no był taki zwyczaj, żeby, żeby umywać sobie nogi nawzajem. No ja tego nie robię, bo bo po prostu, po pierwsze, nie ma sensu, dzisiaj chodzimy w szczelnych butach, a nie w sandałach, i chodzimy po, po chodnikach, po, po, po asfalcie, a nie po drogach gruntowych. No i siedzimy na krzesłach, a nie leżymy przy stole, tak, żeby swoje nogi podtykać komuś pod nos. W związku z tym, dzisiaj umywanie tych nóg no nie ma najmniejszego sensu. A poza tym no, efekt będzie odwrotny do zamierzonego, dlatego że no, na przykład mam taką młodą dziewczynę w mojej społeczności, no, jeżeli bym ją zaprosił do siebie i bym powiedział jej no, zdejmij budki i skarpeteczki, a teraz wujcio umyję ci nóżki, no, to by po prostu źle to zostało odebrane. No Ale są tacy, którzy myślą, że no, znają Pismo Święte, i są w stanie utopić drugiego chrześcijanina w szklance wody albo w tej miednicy, w której się umywa nogi, jeśli on nie będzie chciał innym umywać nóg. Innym przejawem takiej fałszywej gorliwości może być krytykowanie innych zborów, ubliżanie innym ludziom, obrażanie innych ludzi, rzucanie takich epitetów, odmawianie ludziom zbawienia, wydawanie takich sądów, czy ktoś jest zbawiony, czy jest niezbawiony. I Mógłbym tutaj jeszcze długo opowiadać, mógłbym podawać bardzo dużo przykładów, no ale pozwólcie, że ograniczę się tylko do tych przykładów. Natomiast wszystkie przejawy faryzeizmu, wszystkie przejawy fałszywej gorliwości mają jeden wspólny mianownik. Znaczy, przykładów możemy podać wiele, możemy o tym mówić godzinami, możemy różne scenariusze rozważać, ale te wszystkie przejawy faryzeizmu. Mają jeden wspólny mianownik. One nic nie kosztują. Ja tutaj napisałem zero złotych. Rozumiecie? Żeby na przykład podejść w, po nabożeństwie do dziewczyny, która sobie rzęsy pomalowała i nazwać ją ladacznicą, nic nie musicie płacić. Żeby odmówić zbawienia ludziom, którzy nie chcą w dzisiejszych czasach innym ludziom umywać nóg, ponieważ umywanie cudzego ciała. Dzisiaj jest czynnością intymną, jest zarezerwowane dla chorych oraz jest zarezerwowane dla ludzi spokrewnionych. No matka swoje dziecko będzie myć, ewentualnie małżonkowie mogą sobie wziąć wspólny prysznic, tak? ale generalnie nie obmywamy ciała innych ludzi. Pielęgniarka może umyć ciało chorego, ale jeżeli chodzi o zdrowych ludzi, to dzisiaj w naszej kulturze nie, nie umywamy cudzego ciała. Yhm. Albo, albo po prostu ktoś nagra filmik, wrzuci do internetu i zwyzywa innych usługujących, zwyzywa innych pastorów, zwyzywa inne kościoły, inne zbory, prawda? To nic nie kosztuje. To jest za darmo. No Kiedyś to powiedzmy, trzeba byłoby kupić jakąś kamerę drogą, trzeba było się nauczyć tego sprzętu, no, trzeba było posiąść jakąś wiedzę. No, dzisiaj wystarczy smartfon. Wystarczy, że, że kupicie sobie smartfon, a przecież każdy z Was ma. Każdy z Was ma smartfona, możecie usta ustawić, możecie nagrać i możecie rzucać takimi bluzgami. I ten filmik, który nagracie, będzie się cieszył większą popularnością niż gdybyście zachęcali na przykład do dobroczynności. Dlatego, że jak będziecie w internecie zachęcać do dobroczynności, to nikt tego nie będzie oglądał, bo to jest nudne, ale jeżeli będziecie bluzgać, jeżeli będziecie obrażać, no to wtedy będziecie mieli dużo wyświetleń i dużo kliknięć, bo cielesnych, nieodrodzonych ludzi taki język i takie słowa przyciągają. Ciągnie swój do swego, lgnie swój do swego, prawda? wraca pies do swoich wymiocin, umyta świnia tarza się w błocie. To jest. Coś wspólnego, to jest pewna wspólnota. Ludzie nieodrodzeni, ludzie niedotknięci przez Ducha Świętego, ludzie, którzy sami jeszcze mają nieodnowione wnętrze, będą szukać ludzi podobnych do siebie, a więc skandalistów, a więc awanturników, a więc pospolitych chamów i takich słów, i takich kazań, i takich wypowiedzi będą słuchać z przyjemnością i będą się lubować w tym. Więc wspólny mianownik. Fałszywej gorliwości jest taki, że ona nic nie kosztuje, nie trzeba za to nic płacić, ale jest jeszcze prawdziwa gorliwość. Jest jeszcze radykalizm, który się podoba Jezusowi i On chce taki radykalizm, taką gorliwość zaszczepić w Twoim sercu. I teraz, właśnie o, takim, o takiej gorliwości, o takim radykalizmie będę chciał Ci opowiedzieć, tylko ostrzegam. Prawdziwa gorliwość i prawdziwy radykalizm kosztuje. Jeżeli będziesz chciał być gorliwy dla Chrystusa, będziesz musiał ponieść koszt. Będziesz musiał ponieść określone wyrzeczenia. I w związku z tym no będziesz musiał zapłacić. Będziesz musiał zapłacić. W związku z tym ta gorliwość Chrystusowa nie będzie dla Ciebie przyjemna. Nie będziesz się mógł nią go, tak delektować. O co chodzi? Ewangelizacja. Mój drogi, załóżmy, że stać cię na jakiś samochód, Mercedesa, Hondę, może jakieś tam Audi. To, to, to wiesz co? Sprzedaj ten samochód i kup sobie wysłużonego fiata Pandę. A pieniądze, które zaoszczędzisz, przeznacz na ewangelizację. Tak, żeby na przykład każdy twój sąsiad miał w domu Biblię. Kup na przykład tysiąc egzemplarzy Pisma Świętego i roznieś po domach. Tak, żeby każda rodzina miała Pismo Święte i żeby je czytała. Narazisz się sąsiadom, stracisz wygodny samochód, ale pokażesz, że jesteś faktycznie gorliwy. Bo jeżeli. Wystawisz swoją jadaczkę do internetu i trochę poszczekasz, albo pójdziesz sobie od jednego kościoła do drugiego kościoła i będziesz się święcie oburzał, jaki on jest letni i zeświadczony, to to nic nie kosztuje, nie trzeba za to płacić. Natomiast jeżeli wymienisz samochód na gorszy, na starszy, na mniej prestiżowy i mniej wygodny, a tak uzyskane pieniądze przeznaczysz na, na ewangelizację, no to wtedy będziesz musiał za to zapłacić. Poniesiesz realny koszt swojej gorliwości i wtedy dopiero ta gorliwość będzie prawdziwa. Albo dobroczynność. Zorientuj się, gdzie mieszkają biedne wdowy w twojej okolicy, samotne. I na przykład trzy razy w tygodniu będziesz odwiedzał takie wdowy, będziesz spędzał w każdej, w ka u każdej z nich po dwie, trzy godziny. Takie kobiety będą się przed Tobą otwierać. Ja znam taką jedną. Lubi opowiadać o swojej młodości, o tym, o tym, jak było kiedyś. Niestety nie ma komu opowiadać. Nie ma rodziny, sąsiedzi też się od niej odwrócili. Nie ma, nie ma z kim porozmawiać. Jeszcze kiedyś dzwoniła do ludzi, ale już nie odbierają od niej telefonów. Więc, jeżeli chcesz być gorliwy dla Chrystusa, to mam dla Ciebie taką radę. Żebyś po prostu wziął i podwiecał troszeczkę tych wdów. Nie chodź od zboru do zboru i nie szczekaj, tylko chodź od wdowy do wdowy i poświęć swój czas dla niej. Wysłuchaj. Jeszcze zrób jej zakupy, bo ona ma 1500 zł emerytury, za mieszkanie płaci 800, no i zostaje jej stówek na lekarstwa, na żywność i na opłaty. Więc jeżeli zrobisz jej zakupy raz w miesiącu za pięć stów, to na pewno jej to pomoże, a ty pokażesz, że jesteś radykalny. Prawda? No, cudowna okazja do tego, żeby być radykalnym dla Chrystusa, być mocnym dla Chrystusa, pokazać taki ewangeliczny radykalizm. Odrzucenie grzechu. Odrzucenie grzechu. Przestań oglądać filmy, w których nie chciałbyś, żeby wystąpiła twoja żona. Pokażesz, że jesteś radykalny dla Chrystusa. Pokażesz, że jesteś radykalny dla, dla Boga. Porzuć kino i teatr, gdzie różne plugastwa leją się ze sceny. Pokażesz, że jesteś radykalny dla Chrystusa. Okaż łagodność charakteru. Do zboru przychodzą różni ludzie i też przychodzą ludzie, którzy są jeszcze nieodrodzeni albo którzy się już nawrócili, ale jeszcze niosą ze sobą pewien bagaż cielesności ze starego życia. No i czasami oni nie mają manier. Okaż im łagodność charakteru, pokaż im, e, jaki był Chrystus. Wtedy będą mogli naśladować Chrystusa, przyglądając się Tobie. I dzięki temu będziesz mógł e, pokazać, że jesteś radykalny, ofiarna służba. Poświęć 5-10 godzin tygodniowo na to, żeby służyć Kościołowi. Skość trawę wokół kaplicy, weź mopa, pomyj podłogi. Jeżeli dawno zbór nie był malowany, kup farbę, idź i pomaluj kaplicę. Pokażesz, że jesteś gorliwy. Miłość w stosunku do nieprzyjaciół. Może ktoś z rodziny sądził się z tobą o zachowek. Zrezygnuj ze swojej części spadku i daj mu wszystko to, czego żąda. Może masz jakiś spór sąsiedzki, pokaż, że jesteś gorliwy. Pokaż swoją miłość nawet w stosunku do nieprzyjaciół. Pokażesz, że jesteś naprawdę żarliwym chrześcijaninem, że jesteś gorliwym chrześcijaninem. Ale jeśli nie masz ochoty na to, żeby jeździć gorszym samochodem, żeby odwiedzać wdowy w okolicy, jeżeli nie chcesz się rozstać ze swoimi ulubionymi grzeszkami, jeżeli jesteś pyskaty i zadufany w sobie, i Twoja służba w kościele polega tylko na tym, że wpadasz w niedzielę o 10 i czym prędzej wypadasz około 12, a wszystko, co robisz, to szczekanie. Jeżeli nie masz ochoty ustępować swoim wrogom, to powiem ci jedno: nie jesteś gorliwy. Nie Jesteś gorliwy, co najwyżej. Jesteś awanturnikiem i hamem, ale z Bożej gorliwości nie ma w tobie nic, nic, nawet krzty. Nie oszukuj sam siebie, nie oszukuj sam siebie. A jeśli uwierzyłeś owym internetowym nauczycielom, i jeśli oni zaszczepili w tobie takie ziarnopychy, i jeśli doszedłeś do wniosku, że przez to, że jesteś mocny w gębie, i umiesz szybko ruszać swoimi ustami, i umiesz pluć na innych, to jesteś gorliwym chrześcijaninem. Jeśli to się stało, to czym prędzej pokutuj, jak ten celnik, który wstydził się wejść do świątyni, tylko stał na progu, bił się w piersi i powtarzał bądź miłości w mnie grzesznemu. Czym prędzej się nawróć, dlatego że Twoje zbawienie jest zagrożone. Twoje zbawienie jest zagrożone, bo Pycha jest strasznym grzechem, jest grzechem, z którego mogą wypłynąć wszystkie inne grzechy, i które mogą cię doprowadzić do ruiny, bo tak mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi: Pycha kroczy przed upadkiem. Mam też jeszcze takie krótkie ostrzeżenie. Mam ostrzeżenie do zborów, do pastorów i do zwykłych wiernych, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni tą zarazą, nie zostali zarażeni tym wirusem pychy z powodu faryzeizmu, z powodu fałszywej gorliwości i fałszywego radykalizmu. Mam radę, którą Jezus wypowiedział w Ewangelii Marka w ósmym rozdziale, w 15 wersecie. Strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i za kwasu Heroda, wystrzegajcie się tego. Chroncie swoje zbory, chroncie swoje umysły, chroncie swoją wiarę przed tą chorobą przed chorobą faryzeizmu, ponieważ, tak jak powiedziałem w tym filmie, jest to jedna z najpoważniejszych chorób duchowych. I przed tą chorobą Was ostrzegam. Chcesz być radykalny? Bądź radykalny wobec siebie. Chcesz być gorliwy? Pokaż tą gorliwość w pełnieniu dobrych uczynków. Jeśli chcesz studiować pismo święte razem ze mną, to Cię serdecznie do tego zapraszam. Na stronie j1213.org znajdziesz zestaw kursów, na które możesz się zapisać, i możesz te kursy odbywać przez internet. Możesz się też ze mną spotkać osobiście w Sosnowcu, w Zawierciu lub w Częstochowie. I możesz czytać Pismo Święte razem ze mną. Możesz też czytać Pismo Święte razem ze mną na Zoomie. Od listopada w każdy czwartek o godzinie 21. Prowadzę takie krótkie. Studium Biblijne, jeżeli chcesz, jeżeli nie mieszkasz blisko Sosnowca, Zawiercia, albo Częstochowy, albo po prostu chcesz studiować Pismo Święte, ale z domu, nie wychodząc z domu, to serdecznie Cię zapraszam na to studium poprzez platformę Zoom. Stosowne linki znajdziesz w opisie do tego filmu. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości, i mam nadzieję, że ochroniłem. Twój niedoświadczony, młody umysł, bo tak jak powiedziałem, ten film jest skierowany przede wszystkim do młodych chrześcijan. Ochroniłem twój umysł przed paskudną chorobą faryzeizmu. Bądź przyjacielu gorliwy dla Chrystusa, ale bądź gorliwy we właściwy sposób. Niech aniołowie zachwycą się twoją gorliwością, kiedy zobaczą, jak niesiesz dwie siatki zakupów. Dla biednej wdowy, która mieszka piętro niżej. To wszystko niech ci Bóg błogosławi. Do usłyszenia za tydzień lub za dwa tygodnie.